znowu mocniej biją kibice, serca kibiców w Polsce, bo już zielone światło zapalił Borek Sedlak dla Kamila Stocha. Kamil już wybił się z progu. Ładny lot. I teraz walczy odległość. No, trochę tej odległości tutaj zabrakło. Zaraz spojrzymy, jakie były warunki. Wylądował poza punktem K zdecydowanie. To jest zwycięzca piątkowych kwalifikacji. Teraz 121,5 metra. Wczoraj skakał z migreną, z silnym bólem głowy w konkursie drużynowym. A mimo tego miał 11 wynik indywidualny tego konkursu. 121,5 metra. Wiatr 0,9 metra na sekundę pod narty. Dzisiaj pytaliśmy nasz sztab przed konkursem, trochę lepiej już się czuł Kamil, ale chyba jednak widać ten organizm trochę osłabiony. Jest 9, 115,4 punktu.